No siemka. Ogólnie pewnie się zastanawiacie, co ja tutaj robię. Do VC stawiałem. A teraz akurat zdarzyła się taka sytuacja, że w sumie fajnie by było coś takiego małego, krótkiego nagrać, bo spodziewałem się, że będzie to dla was trochę interesujące. Także dla tych, co nie wiedzą, kupiłem jakiś czas temu, jakiś długi czas temu, takiego Harley Bentona. I to jest w ogóle pewna memiarska wersja Deco Series. Tu mają D wybite, pod naklejkami je znalazłem oczywiście. Ale to była naprawdę tania gitara, w sensie to była jedna z najtańszych gitar, jakie w ogóle w życiu widziałem. I jest siódemką, więc no kurde, sam się dziwię, że w takiej cenie udało mi się ją kupić, no ale mniejsza. Wymieniłem jej struny, ale stwierdziłem, że te pick-upy po prostu są do śmietnika, więc no, gitarka jak gitarka, w sumie nie jest jakaś taka zła, jak się pogra, to jest naprawdę solidna. Tylko te pick-upy i właśnie zamówiłem sobie tutaj, proszę bardzo, już mi przyszło, pick-upy DiMarzio Illuminator 7 i postanowiłem, że pokażę wam po prostu porównanie z dwóch pick-upów, bo sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie. A dla ludzi, którzy by chcieli zmieniać te cuda na te cuda, to może coś z tego wyniosą, nie wiem. Także po prostu zabierzmy się do roboty i tyle.